Dobrze, myślę, że możemy zaczynać. Wystąpienie moje dotyczy interwencjonizmu, także jak sądzę, jest to dosyć praktyczne wystąpienie, boleśnie wręcz praktyczne, bo nie jest prawdą, że szkoła austriacka opisuje jedynie ideał wielkoskalowej współpracy międzyludzkiej wraz z wszystkimi jego proefektywnościowymi cechami, takimi jak konkurencyjna struktura motywacji, czy swobodnie kształtujący się system cenowy, czy długofalowy horyzont inwestycyjny związany z perspektywą właścicielską, czy dobrowolność i kontraktowość i tak dalej, ale też w ramach swojej refleksji nad strukturą ludzkiego działania szkoła austriacka śledzi i opisuje konsekwencje rozmaitych zaburzeń i siłowych ingerencji w tą wielkoskalową współpracę, w tą hipotetyczną w zasadzie czysto rynkową współpracę. Niestety nie wszystkie podmioty działające mają na tyle rozwinięty zmysł moralny i na tyle dobrze uformowane sumienie, żeby docenić czy uszanować swobodę współpracy rynkowej, tylko niektórzy uważają, że ten proefektywnościowy potencjał można wykorzystać w sposób pasożytniczy, że można żyć cudzym kosztem, a właśnie system interwencjonistyczny, czyli system, który z jednej strony toleruje spory zakres kapitalizmu po to, żeby powstało to bogactwo, na którym można pasożytować, no ale jednocześnie z drugiej strony tą zanieczyszcza kapitalizm socjalizmem, jakimiś elementami socjalizmu po to właśnie, żeby na tym kapitalistycznym dobrobycie pasożytować i w zasadzie naturę interwencjonizmu, nie socjalizmu właśnie, no bo socjalizm nie wytwarza niczego, na czym można pasożytować w sposób skuteczny i satysfakcjonujący, tylko właśnie interwencjonizm został profetycznie już 150 lat temu opisany przez Fryderyka Bastiata jako ta wielka fikcja, w ramach której wszyscy próbują żyć kosztem wszystkich pozostałych. No i właśnie uniwersalizacja pewnych zachowań pasożytniczych sprawia, że one są w dużej mierze akceptowane, nawet jeśli zdajemy sobie sprawę z tego, w jaki sposób one godzą w możliwości kapitalizmu w zakresie wytwarzania czy pogłębiania społecznego dobrobytu. Więc nieco rozwijając tą ostatnią uwagę, jaką uczyniłem chwilę temu, żeby uzasadnić posiłkowanie się nie środkami ekonomicznymi, tylko środkami politycznymi, tutaj nawiązuję do słynnego rozróżnienia pochodzącego od Franza Oppenheimera, wczesno dwudziestowiecznego socjologa, który zdefiniował środki ekonomiczne jako właśnie dobrowolną współpracę, kontrakt, obopólną korzyść, a środki polityczne zdefiniował jako siłowe zawłaszczenie sobie owoców cudzej pracy. Więc posiłkowanie się środkami politycznymi, no trzeba zawsze jakoś ideologicznie uszminkować, no bo zwykły człowiek, jak się zetknie z rabusiem na gościńcu, to jednak będzie na tyle, na ile mu siły pozwalają, oponował przeciwko temu, żeby stać się jego ofiarą. Więc jakiś ideologiczny sztafasz, jakiś propagandowy kostium zawsze na działania interwencyjne trzeba nałożyć. I jeden z bardziej popularnych takich kostiumów, może najpopularniejszy, to jest takie twierdzenie, że posiłkowanie się środkami ekonomicznymi owszem sprzyja produktywności, ale używanie środków politycznych może sprzyjać odpowiedniemu rozdysponowaniu owoców owej produktywności. Czyli ktoś może powiedzieć, że ja jestem jak najbardziej prorynkowy, prokapitalistyczny, ja rozumiem Misesa, wiem dlaczego tak istotne jest swobodne kształtowanie się cen, ja rozumiem Hayeka, rozumiem dlaczego tak istotne jest to, że prywatna inicjatywa umożliwia szybkie agregowanie rozproszonych w społeczeństwie informacji, tych ściśle kontekstowych, utajonych. Rozumiem te wszystkie argumenty, więc ja rozumiem, że one sprzyjają produktywności, ale taki zupełnie dobrowolnie funkcjonujący, wolny system rynkowy nie jest w stanie rzekomo sprostać problemami dystrybucji owoców tych produktywności i tutaj my jako dysponenci środków politycznych musimy wkroczyć do akcji i wypełnić tę lukę w zakresie
efektywności dystrybucyjnej. Więc przyjmijmy, że tak, działania interwencyjne są uzasadniane i tutaj od razu wymienimy możliwe wątpliwości, kontrę, którą można wystosować, słysząc takie diktum. I pierwsza wątpliwość, na której nie będę się skupiał za bardzo, ale dla porządku warto ją wspomnieć, to jest to, że wymiar decyzji politycznych absolutnie się nie opiera automatycznie na dobrych intencjach. I tutaj warto wziąć pod uwagę choćby przestrogi szkoły wyboru publicznego, tak zwanej szkoły wyboru publicznego, to też wielu z Państwa może jest ona znana. Jej najbardziej prominentni przedstawiciele to James Buchanan i Gordon Tullock. Buchanan nawet się Nobla doczekał. No i czasami się szkoły wyboru publicznego uważa za takich umiarkowanych, ideowych i nawet metodologicznych krewniaków szkoły austriackiej. I w gruncie rzeczy ich główna zasługa polega na stwierdzeniu zupełnej oczywistości, a mianowicie tego, że nie można automatycznie uznawać, że jeśli ktoś posiłkuje się środkami ekonomicznymi, czy jest przedsiębiorcą, to jest z definicji jakimś samolubem, mającym na uwadze wyłącznie swój zysk prywatny, a jak się ktoś staje politykiem czy biurokratą, to nagle wyrastają mu anielskie skrzydła, staje się wielkim społecznikiem, filantropem i tak dalej. No jest to oczywisty nonsens. To trzeba tutaj właśnie pewną metodologiczną konsekwencję zachowywać. To równie dobrze to przedsiębiorca może być wielkim społecznikiem i filantropem, któremu na sercu leży, żeby jak najtańsze towary i usługi dostarczyć jak największej liczbie osób, a polityk, i to chyba jeśli chodzi o obserwacje takie zdroworozsądkowe, empiryczne, jest dużo bardziej sensowne, to polityk jest tym, który samolubstwo swoje próbuje ubrać w kostium ideologiczny, sprzedawać kiełbasę wyborczą, obietnice bez pokrycia i żyć cudzym kosztem, śmiejąc się w kółak z naiwności ludzkiej. Więc nie można w sposób arbitralny rozdysponowywać czy szafować takimi bądź innymi założeniami co do motywacji działań poszczególnych grup. No, to jest istotne, ale w gruncie rzeczy jeszcze silniejszy, jeszcze bardziej fundamentalny kontrargument, jaki tutaj można wysunąć, to jest kwestia niezamierzonych konsekwencji. I to jest już właśnie taki stricte austriacki argument, czyli jeśli chce się przyjąć, jeśli chce się wzmocnić swoją pozycję argumentacyjną wskutek przyjęcia roli adwokata diabła, to można przyjąć, że zostawiamy na boku te wątpliwości natury psychologicznej, zostawiamy na boku te wątpliwości formułowane przez szkołę wyboru publicznego i zakładamy, że dziwnym trafem tak się składa, że wszyscy politycy i biurokraci są wielkimi społecznikami, altruistami, filantropami i tak dalej. I teraz rzecz w tym, że nawet jeśli takie motywacje im przypiszemy, to na gruncie czystej prakseologicznej analizy ich działania interwencyjne muszą doprowadzić do niezamierzonych konsekwencji. A nawet nie po prostu do niezamierzonych konsekwencji, ale do konsekwencji, które są częstokroć dokładną odwrotnością tych konsekwencji, które były zamierzone. Teraz rozwijając ten zarzut, warto się odnieść do typologii działań interwencyjnych, czy systematyzując jakoś ten zarzut i ilustrując go, warto się odnieść do typologii działań interwencyjnych zaproponowanych przez Murraya Rothbarda. Nie w Man, Economy and State, czyli nie w ekonomii wolnego rynku, chociaż, no żebym nie skłamał, wydaje mi się, że ekonomia wolnego rynku zawiera to, co się zwykło nazywać po angielsku power and market, no bo power and market to jest to pierwotnie było oddzielone w tej pierwszej edycji od Man, Economy and State, ale w zamierzeniu właśnie power and market, czyli ten dodatek traktujący o ekonomicznych konsekwencjach ingerencji politycznych, no to była integralna część traktatu Rothbarda i on właśnie w tym Power and Market tą swoją typologię przedstawia. Więc on wyróżnia trzy główne typy działań interwencyjnych. Są to interwencje autystyczne,
które można zdefiniować jako zewnętrzne interwencje w działania, jakich dany podmiot dokonuje względem siebie samego. Drugi typ to interwencje binarne, czyli wymuszone interakcje pomiędzy podmiotem interweniującym a podmiotem poddanym interwencji. A trzeci typ to tak zwane interwencje trójstronne, czyli interwencje strony trzeciej, tego właśnie politycznego nadzorcy czy reżimu, w swobodne interakcje między dwoma innymi podmiotami, które same posiłkują się wyłącznie środkami ekonomicznymi. Więc teraz chciałbym powiedzieć parę słów, rozwinąć poszczególne przykłady ilustrujące te typy działań interwencyjnych. Więc co byłoby dobrym przykładem interwencji autystycznej? Na przykład penalizacja posiadania i zażywania narkotyków. No bo jak ja zażywam narkotyki, to generalnie oddziałuje wyłącznie na siebie. No, dla uproszczenia możemy przyjąć, że znajdując się w narkotycznym zamroczeniu, no, nie czynię szkody innym. Więc to jest działanie autystyczne, tyczące się, takie zwrotne, tyczące się wyłącznie podmiotu działającego. Więc penalizacja posiadania i zażywania narkotyków jest przykładem interwencji autystycznej. I teraz znowu możemy założyć na potrzeby argumentu, że jest ona podyktowana chęcią poprawy zdrowia społeczeństwa, dbania o trzeźwość społeczeństwa, niebycie poddanym jakiejkolwiek narkotycznej nierzeczywistości i tak dalej. I teraz jakie są możliwe niezamierzone konsekwencje? Po pierwsze, wzrost zysków i skali działalności mafii narkotykowej. Bo co jest rezultatem takiej interwencji autystycznej? Takim najbardziej oczywistym rezultatem. No, eliminacja wszystkich producentów narkotyków z tak zwanego białego rynku. Czyli eliminacja wszystkich legalnych dystrybutorów narkotyków. I to nie oznacza, że narkotyki znikną, tylko to oznacza, że obrót nimi będzie się dokonywał wyłącznie na czarnym rynku. To znaczy na rynku pozostaną te podmioty, które są no, takie państwopodobne pod względem, jeśli chodzi o to spektrum, środki ekonomiczne z jednej strony, a środki polityczne z drugiej strony. Czyli na rynku pozostaną te podmioty, które same, tak samo jak państwo, stosują metody polityczne czy quasi-polityczne, czyli posiłkują się zorganizowaną przemocą i opresją. I teraz jako, że podaż narkotyków zostanie wtedy sztucznie zmniejszona, no to mafie będą mogły wywindować ich ceny. To sprawa podaży wynika w sposób oczywisty. Więc tym samym niby dbamy o zdrowie społeczeństwa, a tym samym, czy ogólnie o stan społeczeństwa, a tym samym, a jednocześnie w rzeczywistości go pogarszamy, bo poprawiamy sytuację, bo poprawiamy stan posiadania zawodowych kryminalistów. Więc to jest jedna niezamierzona konsekwencja. Druga niezamierzona konsekwencja to w tym kontekście wzrost przestępczości na tle rabunkowym ze strony uzależnionych. No bo narkotyki to jest typowy przykład dobra charakteryzującego się tak zwanym nieelastycznym popytem. Czyli nie jest tak, że wraz ze wzrostem ceny narkotyków musi spaść popyt na nie. No to wynika z oczywistych względów, a mianowicie z tego względu, że narkotyki uzależniają, więc zmniejszają tą wolicjonalną swobodę konsumentów narkotyków. Uniemożliwiają tym, którzy są naprawdę uzależnieni, żeby po prostu zrezygnować z ich zażywania w momencie, gdy ich ceny są zbyt wysokie. No i wtedy oczywiście takie osoby popadają w desperację i niezbędne fundusze mogą próbować zdobyć, angażując się w działania rabunkowe. Czyli coraz więcej osób jest wpychanych w działalność kryminalną, co jest znowu oczywistym przeciwieństwem tego stanu rzeczy, do którego interwencjonista chciał doprowadzić. I po trzecie, mamy wówczas do czynienia z niższą jakością, a tym samym większą szkodliwością narkotyków, bo jako że biały rynek
narkotyków czy jakichś substancji psychoaktywnych jest wtedy eliminowany. Pozostaje tylko czarny rynek, no a na czarnym rynku nie mamy na ogół, czy nigdy w zasadzie nie mamy do czynienia z jakimikolwiek dojrzałymi instytucjami, czy jakąś dojrzałą kontrolą jakości. No, mafia narkotykowa nie dba o takie rzeczy, a wręcz przeciwnie, może sztucznie, znaczy nie sztucznie, ale celowo zwiększać siłę oddziaływania tych narkotyków, tą tak zwaną ich potencję, żeby zrekompensować wysokie ceny. Więc nie tylko te narkotyki nie znikają, nie stają się niedostępne, ale te, które pozostają dostępne, są jeszcze bardziej szkodliwe, jeszcze bardziej uzależniające i tak dalej. Więc tutaj mamy trzy typowe, niezamierzone konsekwencje związane z będące następstwem interwencjonizmu autystycznego. Teraz interwencjonizm binarny, czyli no jak sama nazwa wskazuje, wymuszona interakcja pomiędzy dwoma podmiotami. I tutaj najbardziej typowym, charakterystycznym przykładem mogłyby być wprowadzenie podatków dochodowych traktowanych jako źródło tak zwanych zapomóg społecznych. Znowu, jeśli chcemy poczynić i podkreślić to założenie o altruistycznych czy społecznikowskich motywacjach kryjących się za dokonywaną interwencją. I teraz znowu, jakie są możliwe, niezamierzone konsekwencje? No po pierwsze, spadek produktywności gospodarki spowodowany zmniejszaniem puli środków na przedsiębiorcze inwestycje. W poprzednich wykładach sporo było mowy o preferencji czasowej, o tym, jak ważna jest niska preferencja czasowa w zakresie akumulacji kapitału, czy w zakresie akumulacji zasobów pieniężnych na rynku pożyczkowym, co jest w stanie skutkować większą skalą inwestycji, większą skalą akumulacji kapitału, tym samym zwiększania się produktywności pracy, zwiększania się skali specjalizacji i podziału pracy i tak dalej. Natomiast podatki dochodowe naturalnie podwyższają preferencję czasową, no bo zmniejszają siłą rzeczy pulę zasobów, które można przeznaczyć na inwestycje. Czyli im mniej człowiek zachowuje z owoców swojej pracy, tym bardziej jest sztucznie wpychany w konsumpcjonistyczny tryb życia, bo mniej może zaoszczędzić, bo mniej może zainwestować. A tym samym no, to szkodzi tym najbiedniejszym, którym rzekomo ma pomagać ta interwencja, no bo jako się rzekło, to wtedy mamy do czynienia z zahamowaniem działalności inwestycyjnej, z mniejszą skalą akumulacji kapitału, tym samym z mniejszą liczbą miejsc pracy, z pozostawaniem na rynku tylko relatywnie gorzej płatnych miejsc pracy i tak dalej. Więc to jest jedna możliwa, niezamierzona konsekwencja. Druga rzecz, no to już taka zupełna oczywistość, spadek relatywnej wartości bycia produktywnym i wzrost relatywnej wartości bycia nieproduktywnym, czyli tutaj z kolei mamy do czynienia nie tyle z sztucznym, interwencyjnym podwyższeniem preferencji czasowej, tylko z zaburzeniem tej typowej proefektywnościowej cechy rynku, jakim jest konkurencyjna struktura motywacji. Premiowanie produktywnych i penalizowanie zupełnie naturalne, automatyczne, relatywnie nieproduktywnych. No tutaj sytuacja się odwraca. Jeśli można zostać tak zwanym profesjonalnym zasiłkowiczem, no to będą tacy, którzy oczywiście postanowią skorzystać z tej możliwości. Wiemy, że te tak zwane kraje rozwinięte, gdzie instytucja tak zwanego państwa opiekuńczego istnieje już od wielu dekad, to już się doczekały całych dynastii zawodowych zasiłkowiczów. Więc no możemy mieć tutaj do czynienia z trwałym i bardzo szybkim procesem kulturowej degrengolady, czyli z zepsuciem tej infrastruktury miękkich instytucji, o których była mowa w kontekście wystąpienia na temat rozwoju gospodarczego. A wiadomo, że te miękkie instytucje właśnie są tak kluczowe, bo zepsuć je można bardzo szybko,
Natomiast stworzyć ich de facto się nie da. One same muszą się stworzyć jako przejawy pewnego ładu spontanicznego, jako przejaw utrwalenia się pewnych tradycji, pewnych wzorców osobowych, pewnych ideałów aspiracyjnych i tak dalej, i tak dalej. A tu mamy do czynienia właśnie z ich przyspieszonym niszczeniem wskutek tworzenia takiej, na przykład też takiego zjawiska jak tak zwana wyuczona bezradność. Nie bezradność wynikająca z jakichkolwiek immanentnych cech danej osoby, nie wynikająca z tego, że na przykład ktoś jest inwalidą fizycznym czy umysłowym i w związku z tym nie jest zdolny do podjęcia jakiejkolwiek produktywnej pracy, tylko z tego względu, że nie chce i uważa, że w związku zupełnie nie ma nic złego w tym, że nie chce. Bo jego ojciec też nie chciał i mógł nie chcieć, i jego dziadek nie chciał i mógł nie chcieć i jakoś doczołgał się do kresu swojego życia i tak dalej. Z druga typowa, niezamierzona konsekwencja typowej interwencji binarnej. No i trzecia rzecz to jest oczywiście rozrost biurokracji i kosztów transakcyjnych związanych z jej funkcjonowaniem. No bo oczywiście musi powstać cała ogromna rzesza biurokratów, urzędników zajmujących się rozdawaniem tych zasiłków, weryfikowaniem tego, czy danej osobie należy się kolejna ich transza i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jeszcze jeden dodatkowy koszt, który się nie zawsze w tym kontekście uwzględnia. Więc tyle, jeśli chodzi o interwencjonizm binarny. I wreszcie typowy przykład interwencjonizmu trójstronnego, czyli tego, który próbuje ingerować w dobrowolne interakcje między dwoma podmiotami, no, działającymi w oparciu o środki ekonomiczne. I tutaj wydaje się, że bardzo wdzięcznym, charakterystycznym przykładem jest ustawodawstwo o płacy minimalnej. I znowu, zgodnie z tą naszą założeniem życzliwości interpretacyjnej, psychologicznej, możemy przyjąć, że reżim polityczny, interwencyjny wprowadza to ustawodawstwo po to, żeby zapewnić każdemu tak zwaną godną płacę. To jest oczywiście stały element tego propagandowego sztafażu, który w politycznym, wyborczym zwłaszcza języku się słyszy, żeby każdy mógł zarabiać godną płacę, żeby nikt nie był wyzyskiwany przez chciwych burżujów. I teraz znowu, jakie są możliwe, niezamierzone konsekwencje? No oczywiście, no to jest taki klasyczny, wręcz sztandarowy, podręcznikowy. To tutaj można mieć nadzieję, że wciąż jest konsensus na tym polu. Ponad 90% ekonomistów, niezależnie od tradycji, z jaką oni się identyfikują, że płaca minimalna nie daje każdemu godną płacę, tylko wypiera z rynku pracy pracowników najmniej produktywnych, czyli właśnie tych, którzy mają najgorzej na rynku pracy, tych, których ta godność była wcześniej najbardziej zagrożona, a teraz jest jeszcze bardziej. No bo wiemy z takiej elementarnej teorii, nawet wcale niekoniecznie austriackiej, bo wydaje się, że ta neoklasyczna jest tutaj zupełnie zgodna, że na rynku minimalnie choćby konkurencyjnym płaca odpowiada krańcowej produktywności, czyli temu dodatkowemu urobkowi, który można uzyskać zatrudniając dodatkowego pracownika. I no, jakoś się ta w odniesieniu do każdego pracownika na podstawie jego produktywności płaca kształtuje. I teraz jeśli ten system swobodnego kształtowania się cen, no bo płaca to przecież zwykła cena, cena za pracę, za ten czynnik produkcji, jakim jest praca, jeśli się ten system zaburzy, wprowadzając arbitralny minimalny próg, na przykład 10 zł za godzinę, no to nie każdy będzie zarabiał 10 zł za godzinę, tylko z rynku pracy zostaną wyparci wszyscy ci, których produktywność krańcowa wynosi od 0 zł za godzinę do 10 zł za godzinę. Czyli ujmując rzecz metaforycznie, płaca minimalna to nie jest żadna ruchoma podłoga, która się podnosi, a razem z nią podnoszą się płace wszystkich pracowników, tylko to jest przeszkoda terenowa, którą niektórzy przeskakują z łatwością, inni z trudnością, pewną, a jeszcze inni w ogóle nie są w stanie jej przeskoczyć. I oczywiście ci, którzy w największym stopniu nie są w stanie jej
przeskoczyć, to są właśnie ci pracownicy najmniej wykwalifikowani, tacy, którzy znajdują się na najniższym szczeblu tej drabiny społecznej, jeśli chodzi o produktywność pracy. I oni są poprzez płacę minimalną z rynku wypierani, albo przynajmniej są wypierani z tego tak zwanego znowu białego rynku. Oczywiście znów mogą, cały czas mogą szukać zatrudnienia na czarnym rynku, czy w szarej strefie, jeśli chcemy różnicować te dwa pojęcia. Tak? No przyjmijmy, że czarny rynek tyczy się wyłącznie towarów zdelegalizowanych, czyli na przykład tych wspomnianych wcześniej narkotyków, a szara strefa wytwarza dobra jak najbardziej legalne, ale jest to gospodarka nieformalna, niezaewidencjonowana właśnie po to, żeby na przykład obejść to szkodliwe ustawodawstwo. Więc oczywiście takie osoby mogą, te najmniej produktywne, mogą szukać zatrudnienia w szarej strefie, ale można przyjąć, że nawet w tej szarej strefie będą zarabiały mniej niż by zarabiały w białej strefie, gdyby nie było ustawodawstwa o płacy minimalnej, bo oczywiście jakieś ci pracodawcy zatrudniający w szarej strefie muszą ponosić dodatkowe koszty transakcyjne związane z tym czarnorynkowym, czy jak to woli, szarostrefowym zatrudnianiem, no bo to trzeba ukrywać, a ukrywanie swojej działalności przed aparatem urzędniczym czy reżimowym wiąże się z jakimiś dodatkowymi kosztami. Czyli znowu mamy niezamierzone konsekwencje interwencjonizmu trójstronnego, znowu godzące, diametralnie przeciwne wobec zamierzonych, bo godzące dokładnie w tych, którym te interwencje miały rzekomo pomóc. Czyli tyle może, jeśli chodzi o ilustrowanie konkretnymi przykładami tych typów interwencji, które wyszczególniał w swojej typologii Rothbard. Teraz chciałbym powiedzieć parę słów o kwestii bardziej ogólnej, takim czymś, co można by pewnie określić mianem wspólnego mianownika tych rozmaitych konkretnych rodzajów interwencji, które wspominałem. Można to nazwać błędnym kołem interwencjonizmu i tutaj odwołać bym się chciał nie do Rothbarda, tylko do jego mistrza, czyli do Misesa. I oczywiście Mises w pierwszej kolejności jest znany z wykazania immanentnej dysfunkcjonalności socjalizmu, czyli systemu, gdzie nie ma w ogóle własności prywatnej środków produkcji, a tym samym nie ma swobodnie kształtującego się systemu cen i tym samym nie ma żadnej możliwości racjonalnego alokowania zasobów zgodnie z tym kluczowym w tym kontekście kryterium suwerenności konsumenckiej, ale Mises poza tym teorematem niemożliwości istnienia racjonalnie alokującej zasoby gospodarki socjalistycznej opracował też pokrewny teoremat sugerujący, że nie istnieje nic takiego jak stabilna trzecia droga między kapitalizmem a socjalizmem, że implementowanie polityki trzeciej drogi zawsze będzie asymptotycznie zbliżało dany kraj, dane społeczeństwo do socjalizmu. Przy założeniu, że będzie się ten interwencjonizm uprawiało konsekwentnie, a nie w taki sposób falujący, że na pewnym etapie interwencje pewne wprowadzamy, potem je wycofujemy, potem znowu wprowadzamy, potem wycofujemy. To w takim przypadku, owszem, trzecia droga może jakoś funkcjonować, ale jeśli się interwencjonizm uprawia konsekwentnie, to prowadzi on do socjalizmu. I jak to, w jaki sposób to Mises opisuje, jak to rozwija? Otóż sugeruje on, że, jako się rzekło, interwencje prowadzą do niezamierzonych konsekwencji i teraz jeśli się tych interwencji nie wycofa, tylko próbuje się iść za ciosem i próbuje się rozwiązać te problemy, które wynikły z interwencji, te niezamierzone konsekwencje wygenerowane przez interwencję, to w duchu interwencjonizmu, będąc konsekwentnym i nieustraszonym interwencjonistą, próbuje się im zaradzić, inicjując kolejne interwencje, które prowadzą do jeszcze kolejnych niezamierzonych konsekwencji, do kolejnych nawarstwień błędów. I w momencie, gdy nawarstwienie tych błędów będzie wystarczająco dotkliwe, wystarczająco wszechobecne, wystarczająco systemowe, to się znowu znajdziemy w sytuacji socjalizmu, w sytuacji powrotu do socjalizmu. I zilustrować owo
błędne koło interwencjonizmu można na przykładzie następującej sekwencji wydarzeń. Więc załóżmy, wróćmy do przykładu omawianego chwilę temu i przyjmijmy, że reżim wprowadza płacę minimalną. Konsekwencja tego jest oczywista, taka jak powiedziałem wcześniej, to znaczy rośnie bezrobocie, zwłaszcza wśród tych najmniej wykwalifikowanych. Ale teraz, jeśli mamy do czynienia z interwencjonistami konsekwentnymi, którzy uważają, że ten wzrost bezrobocia absolutnie nie ma nic wspólnego z interwencjonizmem, tylko jest pochodną niedomiaru interwencjonizmu. To jakiś kolejny immanentny błąd czy niedostatek czystego kapitalizmu, no to idąc za ciosem, mogą oni wprowadzić nakaz zatrudniania. Macie zatrudniać tych wszystkich, których nie chcecie zatrudniać, bo rzekomo ich produktywność krańcowa wynosi mniej niż płaca minimalna. No, jeśli nakaże się przedsiębiorcom zatrudniać pracowników mało produktywnych, no to oczywiście w dłuższej perspektywie wszyscy ci przedsiębiorcy, ich firmy mogą utracić operacyjną sprawność, bo będą ponosić w tym momencie koszty nieuzasadnione czy przekraczające wypracowywane przez nich dochody. I może w wyniku tego dojść do masowych bankructw. I teraz znowu, jeśli mamy do czynienia z konsekwentnymi interwencjonistami, którzy nawet w tym momencie postanowią nie wycofać się ze swoich interwencji, tylko kolejne interwencje wprowadzać i je nawarstwiać, no to oni mogą powiedzieć na przykład, no to my teraz przyjdziemy wam z pomocą, zapobierzemy tym masowym bankructwom, wprowadzając masowe subsydia, tak? Zombifikując gospodarkę na szeroką skalę. O zombifikacji też była mowa w poprzednim wykładzie, o tyle, że nie drogą fiskalną, tylko drogą monetarną. To znaczy była mowa o tym, że na rynku w ramach, jak interwencjoniści wywołują kolejne kryzysy, manipulując stopą procentową, a potem te recesje zadrukowują, rozdymają coraz to kolejne bańki i w coraz większym stopniu zombifikują gospodarkę, bo coraz więcej firm uzależniają od siebie, bo te firmy nie wypracowują żadnych zysków, tylko się finansują obligacjami, a obligacje skupowane są przez banki centralne, a potem, gdy przychodzi do spłaty obligacji, to się emituje nowe obligacje, które też banki centralne skupują i tak dalej. Więc wszystko jedno, jak ta zombifikacja gospodarki będzie przebiegać, czy jak to uzależnianie podmiotów ekonomicznych od podmiotów politycznych będzie przebiegać, czy to będzie jakiś tam kredyt z powietrza, wykup obligacji interwencyjny, czy jakieś subsydia, dochodzi do coraz większego uzależnienia, coraz większej liczby podmiotów rynkowych od podmiotów politycznych, czyli wtedy mamy do czynienia no właśnie z powstawaniem czegoś, co nawet jeśli de jure jest niby w jakimś tam stopniu kapitalizmem, niby w jakimś tam stopniu gospodarką rynkową, to jednak w coraz większym stopniu de facto staje się to socjalizmem. I nawet giełda, rozumiana jako ta kluczowa cezura zaproponowana przez Misesa jako odgranicznik socjalizmu od kapitalizmu, przestaje tą swoją funkcję odgraniczającą pełnić, bo też giełda się może stać zjawiskiem kompletnie spolityzowanym, gdzie jest tylko jeden ważny gracz de facto, czyli bank centralny, czyli ten główny zwornik komunizmu monetarnego. No więc co jest, niezależnie od tego, jaką drogą to się odbywa, czy głównie fiskalną, czy głównie monetarną, czy jedną i drugą, jaki jest ostateczny rezultat tej sekwencji wydarzeń? No kompletny zanik rachunku ekonomicznego, rzetelnego rachunku ekonomicznego, gdzie mamy do czynienia z możliwością wykorzystywania cen pełniących funkcję wskaźników relatywnej rzadkości dóbr. To wtedy wszystkie ceny będą tymi tak zwanymi czysto arbitralnymi wskaźnikami parametrycznymi. To kto czytał Langego, który zasłynął jako teoretyk tak zwanego socjalizmu rynkowego, co jest oczywiście wewnętrzną sprzecznością, no to pewnie czytał właśnie o tych cenach parametrycznych tak zwanych, które centralny planista wyciąga jak królik z kapelusza i potem metodą prób i błędów próbuje jakieś ceny równowagowe ustalać na tej podstawie. No, a rezultatem jest socjalizm, czyli to, co zgodnie z argumentacją Misesa stanowi czysty chaos kalkulacyjny, a tym samym gospodarkę permanentnych niedoborów. No, oczywiście
historia realnie funkcjonujących socjalizmów w sposób bardzo wyrazisty i bardzo sugestywny, tą obserwację Misesa, czy tą teorię Misesa zilustrowała. Nie potwierdziła, tylko zilustrowała, no bo Mises podał dowód logiczny, a nie hipotezę empiryczną. I tak samo jest z interwencjonizmem, tylko że to już nie na gruncie czysto ekonomicznym, ale na gruncie socjologicznym można się pokusić o taką sugestię, że w przypadku, gdy mamy do czynienia nie z socjalizmem, takim w duchu sowieckim, tylko z takim socjaldemokratycznym interwencjonizmem, to on jest tutaj bardziej podstępny, bo on wysysa ukradkowo soki życiowe z gospodarki i ludzie się mogą obudzić w jakimś quasi-socjalizmie, mając przekonanie, czy tkwiąc w przekonaniu, że dalej funkcjonują w gospodarce, w otoczeniu gospodarki rynkowej. Więc ten teoremat misesowski tyczący się interwencjonizmu, powiedziałbym, że jest bardziej aktualny na chwilę obecną. Znaczy, oba one są ponadczasowo prawdziwe, ale ten, powiedziałbym, jest bardziej aktualny niż ten teoremat tyczący się czystego socjalizmu, bo czysty socjalizm funkcjonujący i de facto, i de jure, no to już w bardzo niewielkiej liczbie krajów funkcjonuje. Natomiast ten socjaldemokratyczny interwencjonizm, państwo opiekuńcze, jak zwał, tak zwał, to prawie wszystkie kraje świata w jakimś stopniu do tego nawiązują i próbują to realizować. Więc tak się mniej więcej przedstawia błędne koło interwencjonizmu. Rzecz kolejna, o której bym chciał powiedzieć, to jest tak zwany efekt zapadki, który można potraktować jako bardzo wymowną ilustrację logiki interwencjonizmu, tego właśnie błędnego koła interwencjonizmu, które opisałem, no i też procesu skutkującego petryfikacją interwencjonizmu, to znaczy utwardzaniem się interwencjonizmu właśnie, co skutkuje tym, że coraz trudniej, coraz bardziej opornie idzie wycofywanie rozmaitych interwencji. Jeśli chodzi o efekt zapadki, to jego opis teoretyczny, jak i historyczny zawdzięczam Robertowi Hicksowi, który jest jednym z najbardziej prominentnych historyków gospodarczych związanych ze szkołą austriacką. I Higgs opisuje efekt zapadki jako intensyfikację działań interwencyjnych w okresach kryzysowych, a następnie niepełne wycofywanie owych działań w okresach pokryzysowych, co skutkuje permanentną eskalacją interwencjonizmu w dłuższej perspektywie czasowej. Czyli najpierw mamy do czynienia z jakimś kryzysem i wszystko jedno, czy to jest rzeczywisty egzogeniczny kryzys, który przychodzi jak grom z jasnego nieba, jakiś, nie wiem, wybuch wulkanu, czy superwulkanu, albo klęska nieurodzaju spowodowana zmianami pogodowymi, czy rzeczywista jakaś epidemia prawdziwie groźnego wirusa, takiego jak czarna śmierć, tak, dżuma, pałeczki dżumy, nie żadna chińska grypa. No to wtedy, niezależnie od tego, czy mówimy o takim kryzysie prawdziwym, nazwijmy to, czy o kryzysie sztucznym, bo oczywiście reżimy polityczne uwielbiają też wywoływać kryzysy sztuczne jako pretekst właśnie do zwiększania działalności interwencyjnej. Tak czy inaczej, ilekroć kryzys wybuchnie, no to on jest, stanowi doskonałe podglebie ideologiczne do tego, żeby zaraz zaproponować ogromną jakąś partię, cały zestaw działań interwencyjnych. Ale oczywiście wtedy się powołuje na gwałt kolejne urzędy, kolejne instytucje polityczne, kolejnych ekspertów się zatrudnia w radach eksperckich i w momencie, gdy kryzys minie, no to oczywiście naturalna logika interwencjonizmu jest taka, że ci wszyscy biurokraci i urzędnicy, te wszystkie nowe organizacje państwowe, no, zabiegają o, walczą o byt i nie w smak im bycie rozwiązanymi, bo rzekomo ich usługi są już niepotrzebne. Nie, no, wszystkie one zabiegają o to, żeby trwać cały czas. Także część, może nawet duża część działań interwencyjnych jest wycofywana w okresie pokryzysowym, ale stan pokryzysowy nigdy nie jest tym samym, co stan przedkryzysowy. Część interwencji zostaje. Mamy ta
normalność, która powraca po kryzysie, jest nadzwyczaj często, powołując się na nieszczęsny znowu żargon polityczny, który jest nam pewnie wszystkim znany, jest nową normalnością, a nie tą starą normalnością, do której byśmy chcieli powrócić. I Hicks oczywiście ten efekt zapadki ilustruje bardzo obficie, kompleksowo, gruntownie i wyczerpująco w swoich dziełach historycznych. Przede wszystkim tutaj należałoby się pochylić nad książką zatytułowaną Crisis and Leviathan z 1987 roku. Nie wydaje mi się, żeby ona była na polski przetłumaczona. W każdym razie Hicks opisuje tam takie epizody jak na przykład Wielka Depresja, czy Druga Wojna Światowa, czy ten szok naftowy z lat 70., czy stagflacja lat 70., bo tutaj oczywiście nie będę sugerował, że ta stagflacja lat 70. była wywołana czysto egzogenicznym szokiem. Tutaj czynniki monetarne oczywiście grały rolę. W każdym razie te, i jak mówię, to książka Hicksa wyszła w drugiej połowie lat 80., natomiast od tego czasu mamy całe mnóstwo kolejnych epizodów, które możemy pod ten długofalowy proces akumulacji interwencyjnej podciągnąć. Ten kryzys nieruchomościowy, pęknięcie bańki nieruchomościowej 2007-2008, wcześniej pęknięcie bańki dotkomowej, te wszystkie zawirowania okołowirusowe sprzed paru lat i tak dalej. Ten wykres, to jak mówię, to jest wykres z tej książki Crisis and Leviathan, czyli tutaj gdzieś w okolicy 90 roku nam on się kończy, ale widzimy, jak procent PKB, jaki stanowią wydatki rządowe, nam cały czas rośnie w długiej perspektywie, pomimo że po drodze są góry i doliny, ale gór w zasadzie więcej, dolin nie bardzo widać, czyli mamy tutaj zdecydowany wzrost wydatków rządowych w okresie I wojny światowej, potem to się niby wycofuje, ale potem wiadomo, że w przededniu I wojny światowej właśnie Fed został powołany do istnienia, podatek dochodowy wtedy w Ameryce wprowadzono i generalnie dekada lat 30. to była ta pionierska dekada interwencjonizmu rooseveltowskiego, w Europie to samo, interwencjonizm hitlerowski, interwencjonizm Mussoliniego i tak dalej. Więc widzimy tutaj, że na przestrzeni lat 30. skala interwencji wzrasta, potem eksploduje wraz z wybuchem II wojny światowej, gdzie mieliśmy do czynienia w zasadzie ze ścisłą, mówiąc cały czas o Ameryce, bo ten wykres się do Ameryki odnosi, ze ścisłą reglamentacją podstawowych dóbr, z czymś, co ex post, retrospektywnie było nazywane militarnym keynesizmem. To jest... Gdzie dwie dni? Ta płaska to trend po prostu ilustruje. Więc widzimy, że na szczęście z tych prawie 40% PKB w okresie II wojny światowej interwencje czy skala wydatków rządowych spada tam gdzieś do 15%, ale potem znowu cały czas konsekwentnie wzrasta, bo jak się raz na przykład Fed rozzuchwalił i jak się te wszystkie agencje powiedzmy fiskalne rozzuchwaliły w tym okresie Wielkiej Depresji, potem w okresie II wojny światowej, to już potem zakres swoich działań tylko zwiększał. I gdyby ten wykres rozszerzyć o ostatnie 3 dekady, to znowu by gdzieś tych 40% już te wydatki rządowe sięgnęły. Drugi termin, czy drugie istotne zjawisko, którego opis zarówno teoretyczny, jak i historyczny zawdzięczamy Robertowi Hicksowi, to jest tak zwana reżimowa niepewność. Wydaje mi się, że w którymś wykładzie poprzednim już padła ta nazwa. Chyba to było wystąpienie o rozwoju gospodarczym, gdzie była mowa o tym, że było podkreślane, jak bardzo szkodliwa jest reżimowa niepewność. I cóż to jest? Otóż to jest niepewność związana z nieprzewidywalnością zmian w strukturze prawno-instytucjonalnej obowiązującej na danym obszarze. I oczywiście niepewność ta jest wyjątkowo dotkliwa z punktu widzenia przedsiębiorców planujących długofalowe
działania biznesowe, czyli to jest niepewność związana z kształtem prawa. Wiadomo, że taka jedna z głównych maksym prawnych głosi, że prawo powinno być proste, przejrzyste, równe, zrozumiałe dla wszystkich, nie wymagające pośrednictwa jakichś tam zawodowych kauzyperdów, którzy nam to będą tłumaczyć i tak dalej, i tak dalej. Natomiast reżimowa niepewność to jest sytuacja, w której te wszystkie maksymy, te wszystkie dewizy tego, jak dobre prawo powinno wyglądać, są lekceważone, są łamane. I to samo się tyczy sfery fiskalnej, sfery monetarnej, czyli reżimowa niepewność jest wtedy, kiedy co i rusz reżim wprowadza jakieś nowe konfiskacyjne podatki albo rzuca jakieś nowe regulacyjne kłody pod nogi. I Higgs używa tego pojęcia, tego zjawiska reżimowej niepewności, żeby wyjaśnić to, dlaczego Wielka Depresja była tak wielka i tak długo trwała, no bo to ona trwała de facto 16 lat. Tak? Wybuchła wraz z stąpnięciem giełdowym w 29 roku, potem trwała przez całe lata 30. W zasadzie dopiero po zakończeniu II wojny światowej jakaś normalność mierzona tymi typowymi, zwyczajnymi wskaźnikami, tam PKB, stopa bezrobocia i tak dalej, powróciła. I zdaniem Higgsa, no głównym winowajcą jest tu właśnie reżimowa niepewność, czyli on zgodziłby się z Austriakami, zresztą do których się poczuwa, z którymi się utożsamia, że manipulacje fedowskie wywołały okres sztucznego boomu, o teorii cykli koniunkturalnych była mowa na poprzednim wystąpieniu, więc boom był spowodowany zbiciem stopy procentowej poniżej poziomu naturalnego, czego skutkiem było nagromadzenie błędnych inwestycji, ale okres bustu, czyli okres tych bolesnych dostosowań, pęknięcia tej bańki giełdowej, upłynnienia tych wszystkich błędnych inwestycji, realokacja błędnie zatrudnionych czynników produkcji, to wszystko trwało tak długo, półtorej dekady, właśnie z uwagi na reżimową niepewność, która utrudniała przedsiębiorcom dokonanie tych wszystkich własnościowych przekształceń, utrudniała im upłynnienie tych wszystkich błędnych inwestycji, utrudniała jakąkolwiek sensowną restrukturyzację długu, utrudniała zwalnianym podówczas pracownikom, zwłaszcza tym stosunkowo wykwalifikowanym, bo oni największy spadek, jeśli chodzi o swój poziom życia, zaliczali, utrudniała im bycie na powrót wchłoniętym przez rynek pracy i tak dalej, i tak dalej. Więc Higgs tutaj tą reżimową niepewność, czyli te czynniki prawno-instytucjonalne, postrzega jako jeden z głównych czynników przewlekłości tego okresu. I zarówno Wielkiej Depresji, jak i generalnie tych okresów bustu, czyli to jest coś, co wydłuża okres trwania tej fazy spadkowej cyklu koniunkturalnego. I to jest komplementarne wyjaśnienie wobec austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego, która się skupia głównie na kwestiach monetarnych, tak? Na monetarnym wykoślawianiu kapitałowej struktury produkcji. A Higgs wyjaśnia dodatkowo, dlaczego te wykoślawienia tak długo trwają, dlaczego są jakoś zamrożone, dlaczego trudno jest potem znowu gospodarce wyjść na prostą poprzez likwidację tych wszystkich zaburzeń i wykoślawień. I być może warto tutaj jeszcze dodać parę słów na temat tego, dlaczego z tą reżimową niepewnością tak trudno jest przedsiębiorcom się uporać, bo być może była o tym mowa na wykładzie na temat przedsiębiorczości. Na pewno do pewnego stopnia była o tym mowa na ostatnim wykładzie. Niektórzy zarzucają właśnie Austriakom, że oni traktują przedsiębiorców jako idiotów, jako osoby podatne na uleganie jakiejś zbiorowej nieracjonalności, dlaczego mają popełniać masowo te błędy, dlaczego też mają potem być w tak wielkim stopniu niezdolni do szybkiego korygowania tych błędów. I powołanie się w tym kontekście na reżimową niepewność pozwala odeprzeć te zarzuty, bo niepewność reżimowa to jest coś jakościowo innego niż zwykła niepewność rynkowa. No, zgodnie z teorią Franka Knighta, no, przedsiębiorca to jest ta osoba, która, to może Łukasz o tym mówił,
jest szczególnie uzdolniona do przewidywania niepewnej przyszłości, czyli właśnie radzenia sobie z niepewnością. Nie z ryzykiem, bo przedsiębiorca to nie ubezpieczyciel na przykład, czy nawet nie analityk ryzyka, tylko to jest ktoś, kto radzi sobie z niepewnością, czyli z tymi wydarzeniami o charakterze jednostkowym, wydarzeniami unikatowymi, stanowiącymi kategorię same w sobie, czyli przedsiębiorca musi umieć przewidywać zmieniające się gusta i smaki konsumentów, zmieniającą się dostępność rozmaitych czynników produkcji, zmieniającą się dynamikę konkurencji w rozmaitych sektorach, zmieniające się możliwości technologiczne itd., itd. I to przedsiębiorca dobry rzeczywiście umie robić. Ale to są te wszystkie czynniki, tutaj sobie pozwolę sobie na wykorzystanie takiego terminologicznego rozróżnienia, które pochodzi trochę z tak zwanej teorii nowoinstytucjonalnej, trochę z teorii gier. Nie lubię osobiście tej nomenklatury, bo ona jakoś trywializuje działania rynkowe czy działania przedsiębiorcze, bo wiadomo, że to nie jest żadna gra, to są poważne sprawy. No ale nie komplikując sprawy, mamy to rozróżnienie na tak zwane reguły gry i tak zwany przebieg gry. Więc przedsiębiorcy, umiejąc przenikać zasłonę niepewności, umiejąc przewidywać to wszystko, o czym tutaj mówiłem, sprawnie uczestniczą w przebiegu gry. Ale oczywiście w jakiejkolwiek grze się da uczestniczyć, już na poziomie czysto logicznym, koncepcyjnym, tylko wtedy, kiedy reguły gry są pewne, są stałe, są przewidywalne, są oczywiste. Tak? No, arcymistrz szachowy może być doskonały w przewidywaniu niepewnej przyszłości tyczącej się ruchów jego przeciwnika, ale I tutaj oczywiście musi sobie radzić z wieloma niewiadomymi, ale reguły gry muszą być dla niego doskonale przewidywalne, doskonale oczywiste. No nie może być tak, że nagle goniec zacznie się inaczej ruszać, a hetman jeszcze inaczej. Więc przedsiębiorcy mogą skutecznie uczestniczyć w przebiegu tej tak zwanej gry rynkowej, tylko wtedy, gdy reguły owej gry są jasne, przewidywalne, przejrzyste i tak dalej. Wszystkie reguły prawne, podatkowe, monetarne i tak dalej, i tak dalej. I dlatego przedsiębiorcy mają taki problem z reżimową niepewnością, dlatego że reżimowa niepewność zaburza reguły gry, czyli nie je uznaniowymi, czy nie je arbitralnymi, czyli de facto sprawia, że one przestają być regułami, bo reguła dowolnie modyfikowana nie jest żadną regułą. To jest jakaś parodia czy karykatura reguły. I tak trudno przedsiębiorcom jest uporać się z reżimową niepewnością, bo oni, jeśli chcą mieć jakąkolwiek szansę na uporanie się z nią, muszą stać się współtwórcami tych reguł. Czyli muszą być nie tylko przedsiębiorcami, ale muszą się, jak to się czasem w literaturze określa, stać politycznymi przedsiębiorcami, lobbystami, osobami, które zaczynają działać w kuluarach władzy, zaczynają wpływać na proces legislacyjny i tak dalej, i tak dalej. Czyli muszą nabrać nowego całkowicie zestawu umiejętności, kompetencji, muszą zdobyć nowe kontakty i tak dalej, i tak dalej. Żeby wyeliminować reżimową niepewność, czyli tą niepewność, która powstaje na zupełnie innym poziomie tej szeroko rozumianej instytucjonalnej struktury produkcji, muszą mieć, jak mówię, mieć nie tylko kompetencje rynkowe, ale też muszą nabrać kompetencji i wpływów politycznych. I to oczywiście zajmuje dużo czasu. I dlatego eliminacja reżimowej niepewności może być tak trudna i radzenie sobie z nią może być tak czasochłonne. No to już na koniec parę dodatkowych słów. Przedsiębiorczość wymaga odpowiedniego otoczenia instytucjonalnego. Przedsiębiorczość rynkowa, czyli angażowanie się w ten tak zwany przebieg gry, jest czymś zupełnie jakościowo innym niż przedsiębiorczość polityczna, zabieganie o modyfikację reguł gry. I tutaj warto może też wspomnieć, że niejako reżimowa niepewność to jest takie perwersyjne zjawisko, że ono wymusza na przedsiębiorcach, żeby oni się sami stali interwencjonistami albo antyinterwencjonistami. Tak czy inaczej wymaga to od nich wplątanie się w proces polityczny. I niestety tutaj pojawia się dodatkowe zagrożenie, że w momencie, gdy oni nabiorą tych kompetencji w zakresie przedsiębiorczości politycznej, to też te ich umiejętności z czasem ulegną zwyrodnieniu.
Bo są różne formy przedsiębiorczości politycznej. Jest powiedzmy dobra, w cudzysłowie, przedsiębiorczość polityczna, polegająca właśnie na eliminacji reżimowej niepewności, na lobbowaniu polityków w taki sposób, żeby oni wyeliminowali reżimową niepewność, znowu uprościli prawo, polikwidowali te rozmaite nowe konfiskacyjne podatki, znormalizowali politykę monetarną i tak dalej. Ale oczywiście są też złe formy przedsiębiorczości politycznej, czyli te wszystkie zjawiska, które zawierają się w pojęciu tak zwanej pogoni za rentą, czyli zabieganie o granty, subsydia, przywileje monopolistyczne, klasycznie rozumiane, tutaj mówimy o monopoliście nie jako wyłącznym producencie danego dobra czy usługi, tylko o kimś, kto ma specjalny grant polityczny, który pozwala mu siłowo eliminować konkurentów przy wsparciu środków politycznych. Czy właśnie zabieganie o jakiś kredyt z powietrza, jakieś gwarancje bailoutów i tak dalej, i tak dalej. Więc zawsze, ilekroć się pojawia potrzeba angażowania się w przedsiębiorczość polityczną, to niestety znów się pojawia to zagrożenie intensyfikacji i utrwalenia działań interwencyjnych, bo jak niektórzy przedsiębiorcy zakosztują w korzystaniu z tego procesu interwencyjnego i formatowaniu tego procesu interwencyjnego w taki sposób, który umacnia ich pozycję rynkową kosztem konkurentów, no to mogą trwale w te buty interwencjonistów wejść. I wtedy oczywiście mamy do czynienia z tym perwersyjnym, zwyrodniałym wymieszaniem się stosunków rynkowych ze stosunkami politycznymi, co jest oczywiście bardzo trudne do wyeliminowania. Tu jeszcze na koniec można wspomnieć, że monopole rozumiane jako zjawisko rzeczywiście gospodarczo szkodliwe pojawiają się wyłącznie wtedy, kiedy mamy do czynienia z, no właśnie z interwencjonizmem, który generuje bariery wejścia na rynek. Bo istnieje w literaturze takie pojęcie jak rynki sporne. Rynki sporne to są właśnie takie rynki, gdzie bariery wejścia nie ma albo są bardzo niskie. Tak, nie ma tych barier związanych z kosztami utopionymi, właśnie z koniecznością płacenia za jakieś różne zezwolenia, licencje, prawa własności intelektualnej tak zwanej i tak dalej, i tak dalej. Czyli ta rynki są sporne w tym dobrym, konkurencyjnym tego słowa znaczeniu wtedy, kiedy bariery wejścia są niskie, a bariery wejścia są niskie wtedy, kiedy interwencjonizmu nie ma albo jest on minimalny i wtedy nie ma monopoli tych rozumianych klasycznie, czyli jako wytwór działań interwencyjnych, jako wytwór działań politycznych. Jak są rynki sporne, to może być jeden, jedyny w danym sektorze wytwórca pewnych dóbr i usług, ale w tym nie ma nic złego, to nie jest żaden stan suboptymalny, bo nie ma barier wejścia, bo zawsze hipotetycznie, teoretycznie ktoś może rzucić mu wyzwanie. Skoro mu do tej pory nie rzucił, to znaczy, że do tej pory, że wystarczy póki co jeden uczestnik, jeden gracz w danym sektorze. Tutaj może zakończę, także dziękuję serdecznie za uwagę.